Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców miasta wiązankę złoży prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pan Krzysztof Hojnier. Wiązankę złoży poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Grzegorz Lorek. Wiązankę złoży poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Elżbieta Radziszewska oraz Platforma Obywatelska Ziemi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wiązankę złoży delegacja w imieniu poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Doroty Rutkowskiej. W imieniu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Antoniego Macierewicza wiązankę złoży radna Sejmiku Województwa Łódzkiego pani Beata Druszcz. Wiązankę złoży delegacja zarządu województwa łódzkiego z panem Zbigniewem Ziębą. Wiązankę złoży delegacja w imieniu pana wojewody łódzkiego Zbigniewa Rała. Wiązankę złoży delegacja starostwa powiatu piotrkowskiego. Wiązankę złoży delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Piotrków Trybunalskich. Wiązankę złoży delegacja Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Wiązankę złoży delegacja Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Wiązankę złoży delegacja Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wiązankę złoży delegacja Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność.
Wiązankę złoży delegacja Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Wiązankę złoży delegacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia Piotrkowie Trybunalskim i Piotrkowskie Bractwo Akademickie. Wiązankę złoży delegatura Łódzkiego Kuratorium Oświaty z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązanki złożą delegacje szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim. Szkoły podstawowej nr 2 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Szkoły podstawowej nr 3 imienia Szarych Szeregów. Szkoły podstawowej nr 5 imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Szkoły podstawowej nr 8 imienia Emilii Blater. Szkoły podstawowej nr 10 imienia Mikołaja Reja. Szkoły podstawowej nr 11 imienia Henryka Sienkiewicza. Szkoły podstawowej nr 12 imienia Kornela Makuszyńskiego. Szkoły podstawowej nr 13 imienia Trybunału Koronnego. Szkoły podstawowej nr 16 imienia Polskich Olimpijczyków. Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Bosko. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prywatnej Szkoły Podstawowej imienia Rafała Orlewskiego. Wiązanki złożą delegację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 imienia Władysława Stanisława Rejmonta. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Królowej Jadwigi.
Wiązankę złoży delegacja zespołu szkół ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. Wiązanki złożono delegację liceów ogólnokształcących. Pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Drugiego liceum ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Trzeciego liceum ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Czwartego liceum ogólnokształcącego im. Generała Stefana Grota Roweckiego. Wiązankę złoży chówiec Związku Harcerstwa Polskiego Piotrków Trybunalskich. Wiązankę złoży delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wiązankę złoży delegacja Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wiązankę złoży delegacja Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja Koła Piotrkowskiego Prawo i Sprawiedliwość. Wiązankę złoży Klub Radnych dla Piotrkowa Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wiązankę złoży Delegacja Konfederacji Polski Niepodległej. Wiązankę złoży delegacja Stowarzyszenia Razem dla Piotrkowa. Wiązankę złożą przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja PGE Dystrybucja Rejon Piotrków Trybunalskich. Wiązankę złoży delegacja Stowarzyszenia Kukiz 15 koło Piotrków Trybunalskich.
Wiązankę złoży delegacja porozumienia wicepremiera Jarosława Gowina. Wiązankę złoży delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej Okręg Piotrków Trybunalski. Wiązankę złoży delegacja Rady Miejsko-Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiązankę złoży delegacja Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wiązankę złoży delegacja Forum Równych Szans i Praw Kobiet. Wiązankę złoży Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie Trybunalskim. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za udział w uroczystościach i zapraszam wszystkich na wydarzenia, które odegrają się o godzinie 19 w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie tam koncert Psałterz Polski w wykonaniu projektu Grzegorza Rogali. Zapraszam serdecznie na koncert. Dziękuję za udział.